Steam Deck ma już rok. Nadal jest w czołówce produktów generujących najwięcej przychodu na Steamie każdego tygodnia i nie ma co się dziwić, bo jest najlepszy. Ale pewnie po takim czasie znalazłoby się coś, co można by poprawić w następnej wersji, prawda? Pewnie tak. Sprawdźmy zatem, jak się starzeje moja ulubiona konsola, będąca jednocześnie komputerem. Kiedy Valve zaprezentowało niemal dekadę temu swoje Steam Machines, Dominik Gąska z podcastu Niezatapialni powiedział bardzo zgrabnie, że to unikatowe połączenie wad komputerów i konsol. I miał w tym bardzo dużo racji. Od tego czasu firma Gabe'a Newella wiele się nauczyła o projektowaniu sprzętów do grania i teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Steam Deck to unikatowe połączenie zalet komputerów i konsol. Pomyślcie o tym w ten sposób. Jeżeli zależy Wam na doświadczeniu znanym chociażby ze Switcha, to wystarczy, że będziecie wybierać gry z kategorii świetne na deku z waszej Steamowej biblioteki i w zasadzie wszystko działa analogicznie jak na konsoli. Jeżeli natomiast chcecie traktować Steam Decka jak komputer, lubicie wyciskać ze swoich sprzętów więcej, to świetnie trafiliście, bo pod wierzchnią warstwą casualowej przystępności kryje się w pełni desktopowa dystrybucja Linuxa, czekająca tylko aż zaczniecie przystosowywać ją pod siebie. Popularność i otwartość Steam Decka sprawia, że społeczność dostarcza masy poradników, pluginów i modyfikacji. Okej. Charakter urządzenia mamy nakreślony. Przyjrzyjmy mu się zatem trochę bliżej. I nie musimy się nawet za bardzo zbliżać, bo Steam Deck to kawał kloca. Jest duży i na papierze ciężki, ale kiedy zabrałem go na spotkanie z grupą innych graczy, większość była zaskoczona, bo spodziewali się, że jego waga będzie dużo bardziej odczuwalna. Również podzielam tę opinię. To urządzenie bardzo dobrze wyważone i wyprofilowane, przez co świetnie leży w dłoni. Tylko jeżeli gracie przed snem, to może nie trzymajcie go nad twarzą, bo po co jechać na SOR w nocy ze złamanym nosem. W zestawie dostajemy poza konsolą również futerał do przenoszenia oraz ładowarkę, którą według Valve mamy przewodzić za tym gumowym paskiem. Pomysł tak dobry, że użytkownicy drukują sobie w 3D dodatkowe wypełnienie chroniące przed wypadaniem zasilacza i ułatwiające zwijanie kabla. Ja na podróże mam własną dwuportową ładowarkę, a tę oficjalną mam na stałe wpiętą w stację dokującą. Wracając do samego Steam Decka, centralną część frontu zajmuje ekran. 7 cali w proporcjach 16:10, 1280x800 pikseli. W porównaniu z mniejszymi telefonami sięgającymi spokojnie czterokrotności tej rozdziałki brzmi to jak wada, ale moim zdaniem to zupełnie wystarczająco, by cieszyć się graniem w podróży albo na kanapie. I jest to idealny balans między ostrością obrazu a zapotrzebowaniem na moc. I mam tu na myśli zarówno wydajność podzespołów, jak i baterie. Bo pamiętajmy, że w przypadku przenośnych komputerów musimy równoważyć nie tylko to, jak dobrze gra wygląda i jak chodzi, ale też to, jak długo będzie nam dane w nią grać na jednym ładowaniu. Wyświetlacz to oszklony IPS o naturalnych, może nawet trochę zbyt stonowanych kolorach i zależnie od wariantu może być błyszczący w wersji 64 i 256-gigowej, a w najwyższym modelu wyposażonym w dysk 512 GB ma wykończenie antyodblaskowe. Jako że kupiłem najtańszy model, mógłbym się w swoim ekranie przejrzeć. Gdyby nie to, że oszukałem system i zamontowałem matową folię firmy Brotect. Tak, kupiłem ją połowicznie przez nazwę producenta. Jeżeli chcecie korzystać ze szkła ochronnego, to nawet bym nie patrzył na antyodblaskowość ekranu najdroższego modelu jako zaletę, bo skutecznie ją wyzeruje. Warto dodać też, moim zdaniem, największą wadę jednocześnie ekranu, konstrukcji urządzenia i zapewne kontroli jakości. Zdarza się tak zwany backlight bleeding, czyli zjawisko jaśniejszych miejsc w okolicy obramowania ekranu i mój egzemplarz nie jest odosobnionym przypadkiem. Można kombinować, odkręcać albo dokręcać śrubki, wykręcać konsolę jak ręcznik, żeby zmienić punkty nacisku, ale przynajmniej u mnie nie rozwiązuje to problemu. Widoczne jest oczywiście tylko na ciemnych, jednolitych tłach, a w grze zupełnie ginie i ostatecznie nie jest najbardziej uciążliwy, ale jest i może spotkać również Was. A z tego co czytałem na Reddicie, Valve nie traktuje tego jako wadę kwalifikującą do naprawy lub wymiany. Pozostałą powierzchnię zajmują wygodne i pełnowymiarowe gałki analogowe, krzyżak, przyciski A, B, X, Y oraz dwa touchpady odziedziczone po Steam kontrolerze. Mają wbudowane silniki haptyczne, które dają informację zwrotną przy kliknięciu i przesuwaniu po nich palcem. Z kolei na tyle urządzenia mamy też po dwie łopatki na stronę. Do tego wszystkiego dostajemy jeszcze żyroskop i oczywiście dotykowy ekran. Tak, jest pełno możliwości sterowania i to bardzo dobrze, bo Steam Deck to w końcu PC, a nie wszystkie gry na PC-ty sprawdzają się na padzie.
chociażby strategie albo przygodówki, które najlepiej obsługuje się myszką, której funkcje mogą przejąć touchpady. Nie wszystkie gry mają też natywną obsługę pada. Weźmy na przykład pierwsze Modern Warfare. Co w takiej sytuacji? Valve to przemyślało i to moim zdaniem całkiem nieźle. Dla każdej gry można zmapować własne sterowanie, a społeczność może dzielić się swoimi presetami. W przypadku Call of Duty 4 pobrałem najpopularniejszy konfig mapujący Steam Deckowy kontroler jako klawiaturę i myszkę, więc kiedy popycham lewy analog do przodu, gra myśli, że wciskam W. Prawy spust to lewy przycisk myszki, a touchpad i prawy analog są przełożone na jej ruchy. I byłem zaskoczony, jak dobrze to działa. Serio, gdyby nie interfejs gry, wyświetlający nadal klawiaturową legendę sterowania, kompletnie bym się nie zorientował, że Modern Warfare nie wspiera kontrolerów. Zostańmy jeszcze przy strzelankach, bo tutaj dochodzi kolejna super opcja. Celowanie żyroskopem. W menu, w którym ustawiamy sterowanie, możemy wybrać jako co ma być rozpoznawany, myszka czy analog, a także kiedy ma zostać aktywowany, bo przecież nie zawsze chcemy, by ruchy konsoli przekładały się na ruchy kamery. Może to być wciśnięcie lewego spustu, który jest w końcu odpowiedzialny za bardziej precyzyjne celowanie, ale innym sensownym aktywatorem jest wykrycie palca na prawym analogu, bo ma on czujnik dotyku. Tylne łopatki można zmapować też w pełni dowolnie, jak zresztą wszystko inne. Mogą duplikować funkcję przycisków ABXY, co w grach z typowym sterowaniem kontrolerowym pozwala na niezdejmowanie kciuka z prawej gałki. Albo mogą też być jakimkolwiek innym przyciskiem. Uwielbiam wszystko związane ze sterowaniem deka. Co prawda celowanie touchpadem nie przekonało mnie jeszcze do siebie, ale to nieważne, bo są gracze, którym tak gra się wygodniej. I Valve zdaje sobie z tego sprawę, dając wybór. Głośniki są w porządku? Na pewno są lepsze od Switcha i gorsze od topowych smartfonów. Oczywiście deck ma też gniazdo słuchawkowe mini jack, a także obsługuje słuchawki Bluetooth, w przypadku których jednak trzeba liczyć się z opóźnieniem. Wibracje są za to całkiem niezłe i choć nie jest to DualSense, to haptic feedback działa poza touchpadami także w spustach. Przejdźmy do gier. W końcu nieważne jak wygodnie się steruje postacią, jeśli na ekranie widzimy pokaz slajdów. Od kiedy mam Steam Decka, grałem w przekrój tytułów pecetowych i nie tylko z ostatnich trzech dekad i naprawdę jestem zadowolony, bo nie jest to jedynie maszynka do pixelartowych indyków 2D, a sprawdza się nawet w tytułach wysokobudżetowych i regularnie zdarza mi się kontynuować rozgrywkę z peceta w podróży albo w łóżku przed snem. Zdarzyło mi się nawet zabrać go na LAN party i mordowanie zombiaków w Left 4 Dead to na deku czysta przyjemność. Oczywiście nie ma co oczekiwać 60 klatek na najwyższych detalach w nowych grach, ale taki zeszłoroczny port Uncharted 4 hula w stabilnych 30 na wysokich ustawieniach, GTA 4 sięga 60, aktualna wersja Wiedźmina 3 też radzi sobie całkiem nieźle. Choć gorzej niż poprzednia. Musimy za to pamiętać, że to konsola przenośna, z zasilaniem bateryjnym. Dlatego nawet kiedy gra potrafi wyciągnąć 60 klatek, ja wolę zmienić odświeżanie ekranu na 40 Hz i w takim też klatkarzu grać. Różnica względem 30 jest wyraźna, a przez ograniczenie odświeżania uzyskujemy stabilne frame timey i ogólne wrażenie jest bardzo na plus. No właśnie, bateria. Od 1 do 4 godzin w zależności od gry i ustawień. Na dłuższe podróże powerbank jest więcej niż wskazany, do tego z odpowiednio szybkim ładowaniem. Do podtrzymania stanu podczas gry przynajmniej 20 W, do ładowania z pełną szybkością 45, tak jak ładowarka z zestawu. Poza baterią istotna jest też kultura pracy, a gdy odpaliłem Wiedźmina 3 pierwszy raz z odblokowanym klatkarzem, pomyślałem, ależ wieje. Deck potrafi być głośny. Potrafi być też ciepły, ale tutaj znowu odzywa się pecetowy charakter, bo całe doświadczenie grania można dostosować pod własne wymagania. Na nagraniach rozgrywki w tym materiale widzicie realną wydajność urządzenia w natywnej rozdzielczości ekranu, zatem oceńcie sami, czy taka wam odpowiada. Pamiętajcie jednak, że 40 fps wygląda na deku płynniej niż na filmie oraz że ekran ma 7 cali. Narzekać nie mogę też na możliwość rozbudowy pamięci. Praktycznie od razu zamówiłem kartę microSD o pojemności 1,5 TB oraz dysk M2 256 GB. Jeżeli wymienialiście kiedyś SSD w laptopie, to taka operacja nie powinna wam sprawić żadnego problemu. Należy tylko pamiętać, że sprzęt Valve obsługuje krótsze niż typowe dyski w standardzie 2230. W przypadku gdybyście nie czuli się pewnie z grzebaniem w konsoli na własną rękę, gry z karty pamięci działają bez żadnych problemów. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by mieć takich kart kilka. Główny interfejs SteamOS to nowa wersja trybu Big Picture. Nie wybaczę zmarnowanej okazji do nazwania go Small Picture, ale no trudno. Jest przejrzysty i dużo bardziej jednolity niż wariant desktopowy. To wciąż
wciąż PC i ma więcej opcji niż dowolne menu konsolowe, ale jeżeli jedyne co chcecie robić to uruchamiać gry, nie będzie przytłaczający. Pod maską można zmienić sporo, w tym dodawać dodatkowe komendy uruchamiania gier, ale to co jest moim zdaniem najlepsze i zaskakująco potężne, to menu podręczne wywoływane przyciskiem z trzema kropkami. Poza podstawami jak szybkie ustawienie jasności, głośności, Wi-Fi i Bluetooth, mamy do dyspozycji opcje diagnostyczne, wyświetlanie klatkarzu i użycia podzespołów, a także ustawienia wydajności. Można tam ograniczyć moc karty graficznej dla lepszej baterii, wyłączyć zintegrowane V-Sync, zmienić odświeżanie ekranu i ograniczyć klatkarz. I to wszystko w locie. Możemy nawet wybrać sposób skalowania gry do rozdzielczości ekranu, jeżeli zdecydujemy się na ograniczenie jej. I uwaga, jednym z nich jest FSR. Wow, to powinno być wbudowane w pecetowego Steama. Biblioteka jest podzielona na kilka zakładek, w tym dedykowaną dla gier, które świetnie sprawdzają się na deku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by testować wszelkie inne tytuły. Z pomocą przyjdą takie strony jak ProtonDB, zbierająca wrażenia ogrywalności wszelkich Windowsowych gier na Linuxie i samym Steam Decku, albo ShareDeck, na którym społeczność dzieli się ustawieniami oraz wynikami wydajności i czasu pracy dla konkretnych tytułów. Inne zakładki zawierają całą waszą bibliotekę, zainstalowane gry na deku, kolekcje, czyli w zasadzie foldery, w których możecie grupować swoje tytuły, tak samo jak na desktopowym Steamie, oraz gry spoza Steama. No właśnie, Steam Deck pomimo nazwy nie jest w żaden sposób uzależniony od sklepu Valve i możecie na nim odpalać gry również z innych sklepów, instalowane na przykład przez Lutris, taki linuxowy kombajn do gier, czy Heroic Launcher, sprytny klient Epica i Goga. Nawet ci najmniej spostrzegawczy z was zauważyli zapewne, że na moim deku sporo jest tytułów, które w ogóle nie pochodzą z peceta, tylko konsol. Valve niewątpliwie zdaje sobie sprawę z tego, jakiego potwora do emulacji stworzyli. Nawet na jednym z oficjalnych materiałów promocyjnych widoczna jest ikona Yuzu, emulatora Switcha. Bez zaskoczenia, wszystko to retro śmiga na Steam Decku bez żadnych zastrzeżeń i wybornie gra mi się na nim w God of War 2 z PlayStation 2, ale w zasięgu jest też PlayStation 3, Switch i Wii U. To ostatnie jest zwłaszcza interesujące, bo emulator CEMU nie ma wersji linuxowej. Zatem najpierw emulujemy Windowsa, by uruchomić emulator, za pomocą którego emulujemy Wii U. To w sumie trochę śmieszne, że Sony i Microsoft robią ze wstecznej kompatybilności przy premierze swoich konsol wielkie wydarzenie, a zupełnie niepozorny komputerek do grania od Valve wychodzi i z racji bycia PC-tem jest również wstecznie kompatybilny. Tylko że ze wszystkim. Cała emulacja na deku jest bajecznie prosta i z przyjemnością wam to pokażę w dedykowanym poradniku. Zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić. Okej, ale jak to jest, że gry z Windowsa działają tak dobrze na Linuxie? Przecież to, że system operacyjny spod znaku pingwina nie nadaje się dla graczy, bo nie ma na niego gier, to temat znany każdemu średnio zaawansowanemu użytkownikowi PC-ów. Tak faktycznie było i mimo, że przez wiele lat sytuacja sukcesywnie ulegała poprawie, to nadal więcej gier nie działało niż działało. Otóż Valve od czasów Steam Machines wspierało linuxowe granie i rozwijało Proton, czyli warstwę tłumaczącą w czasie rzeczywistym z Windowsowego na linuxowy. Pomyślcie o tym w ten sposób. Gra porozumiewa się z podzespołami komputera za pośrednictwem części systemu operacyjnego, sterowników, bibliotek itp., na przykład z kartą graficzną za pomocą DirectX. Linux nie obsługuje DirectX, ale Vulkan już tak, zatem potrzebujemy przetłumaczyć to, co gra mówi z jednego API na drugie. Tym zajmuje się Proton i wszystkie jego części składowe. Wkład Valve jest tutaj nieoceniony i dokonali czegoś, czego nie zrobił nikt przed nimi. Zupełnie casualowi gracze, nie mający pojęcia o tym, czym w zasadzie jest ten Linux, nie korzystający nigdy z terminala, odpalają swoje ulubione gry na przenośnym komputerze działającym na Linuxie. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że Proton w żaden sposób nie jest przywiązany do SteamOS. Możecie go używać na dowolnym komputerze, na dowolnej dystrybucji. Czy to oznacza, że nadszedł wreszcie wyczekiwany rok Linuxa? No nie. Ale potencjalna droga ucieczki z monopolu Microsoftu w świecie pecetowego grania została otwarta. I to właśnie Valve wyważyło te drzwi. Łomem. Czy na Linuxie chodzą wszystkie gry? No nie. Ale lista kompatybilnych tytułów rośnie z każdym dniem i popularność Steam Decka tylko ten rozwój przyspiesza. A skoro Steam Deck to tak naprawdę komputer z Linuxem, to wystarczą dwa kliknięcia i z konsolowego interfejsu przenosimy się prosto na pulpit, który z powodzeniem może służyć do przeglądania internetu, multimediów i zastosowań biurowych, zwłaszcza po podpięciu do monitora, na przykład za pomocą takiej stacji dokującej. Dogłębniej o deku jako zamienniku komputera stacjonarnego opowiem wam w osobnym materiale, także wiecie co zrobić, by go nie przegapić. A sam korzystam z tego zastosowania dosyć często, zwłaszcza od kiedy dostałem wyrównawczy rachunek za prąd na wysokość 700 zł.
I taki właśnie jest Steam Deck w swoje pierwsze urodziny. Starzeje się z gracją i daje nadzieję na kolorową przyszłość przenośnego grania. Czy jest najwydajniejszym urządzeniem tego typu? Nie, produkty z serii Aya Neo czy GPD Win go wyprzedzają. Nie ma też najlepszego ekranu ani najlepszych głośników z całego wachlarza przenośnych komputerów konsol. Jest za to najtańszym sprzętem o tej wydajności, serio pozostałe nie są nawet blisko. Ma bardzo wygodne sterowanie, a także wsparcie dużej i doświadczonej firmy, która raczej nie zwinie interesu za tydzień, a wspomniane doświadczenie w kwestii sprzętu do grania zbierała głównie na własnych błędach. Dlatego moim zdaniem Steam Deck jest najlepszy. Jedyne, czego mogę się obawiać, to to, że nie zrobią trzeciego. Trzymajcie się ciepło, do następnego.